Atrol bez przedniego napędu. Wściekła Joanna. Mad Project. Witamy z Ride Women's Challenge na moim ulubionym torze pod piramidą w Wiśle. Jak ktoś oglądał nasze wcześniejsze filmy, to wie, że przygotowywałam tak trochę kosmetycznie patrola do wyjazdu na ten rajd. Jestem tutaj po raz trzeci. Na pierwszej edycji byłyśmy tutaj moim Mitsubishi Pajero i zdobyłyśmy z moim pilotem Olą Domaracką pierwsze miejsce w klasie Adventure. Rok później troszkę powinęła nam się noga, chyba za słabo szłym ogniem, i było miejsce drugie. A jak wyszło teraz, to sami zobaczcie. Będziemy troszkę relacjonować i startujemy dzisiaj Nissanem Patrolem. Proszę, proszę, kogo widzę? Kolejny raz Asia Sennik z Olą na rajdzie. Podczas rajdu uczestniczy w rajdzie w Wiśle, ale ja tu widzę jakiś rozwód w małżeństwie Asi. Asia w Wiśle, a małżonek gdzie? Osobno. W Wielkiej Kurze, 250 Usioja. Czyli Wojtek został zamieniony na Olę. Warunki rajdu Women's Challenge zostały spełnione. Asiu, ciebie jak wiem, interesuje tylko i wyłącznie pudło. Jest szansa? Zabawa mnie interesuje, nie pudło. Zabawa. Wszystkie nie tak ma, mówią. Nie ma szansy. Nie ma szansy, bo nie znam na tyle swojego auta, bo jadę nim dopiero drugi rajd. Nie jest to niestety Pajero. Z Pajero się znaliśmy jak łyse konie. Natomiast z Patrolem się dopiero poznaję. Zobaczymy. Będzie ogień i do przodu. No to właściwa postawa. Ola, ty pierwszy raz w roli pilota? Trzeci. Super, dziewczyny, trzymam za was kciuki. Mad Project. Go, go! Na zdrowiu, a gdyby tak faktycznie proszę, było, proszę, kolejne osoba, pokolenie, tak? Dziadek, córka, wnucze. Będzie, jest zdrowie. I to ja jestem! A pan się nie liczy? Cała mafia! Cała mafia! A tu proszę, wszystkim znana Edyta. Znacie, na pewno ją znacie, a kolejna offroadowa rodzina, tata oczywiście również na błoto przeżyła. Dzień dobry panu, czy pan będzie prowadził ten szalony pojazd? Nie? A kto będzie prowadził? Proszę? Mama i ciocia. Mama i ciocia? Gdzie jest mama i ciocia? Mama z ciocią? A mama jak ma na imię? Jak ładnie, ojej. A ciocia pilotka? Ewa. Ewa, tak? A wiecie, kto w załodze rajdowej ma, kto jest umysłowym? Pilotka jest umysłową, a kierowca jest tym fizolem od machania kołem kierownicy. No to co, trzymam kciuki. Będziesz kibicował? Brawo. Luzak, luzak, widzę kolejny raz. Witamy. Jaka atmosfera w załodze? Super. A co robi pilot, jak kierowca pilota nie słucha? Krzyczy? Co robi? Krzyczy. Opierdziela go. A, ta, rozumiem. Udziela reprymendy, tak? Na jaką ławkę? A fura przygotowana w 100%? Powiedzmy. Jeszcze wczoraj ostatnie naprawy wychodziły. Czyżby mechanik tej fury? No nie, ale ten, który organizuje wszystko. A, czyli mózg teamu. Powiedzmy. Dzień dobry, witamy was bardzo, bardzo serdecznie, nasze debiutantki. Tak, załoga numer 201. Jak się nazywacie? Ewa Krzemień. Ewelina Krzemień. Cześć dziewczyny. Doświadczenie, czy dopiero debiutujemy? Debiutujemy. Jednak, no, Dagmara ma rację. No i co? Jest obawa? Jest straszek? Jest adrenalina? Jest troszkę, tak, jak najbardziej.
zobaczymy, co będzie. Proszę. Trzymamy kciuki. Pięknie. Jak rok temu poszło? Rok temu było kiepsko, byśmy na pierwszym OS-ie odpadły, bo była awaria. Dopiero popołudniowy OS zaliczyłyśmy, ale to był inny team. Tak się my tu jesteśmy po raz pierwszy raz. Daria jest pierwszy raz. A, no to trzeba cię pamięć. Powodzenia. Proszę nam powiedzieć, ile koni mechanicznych, przy jakiej pojemności ma wasz szalony pojazd? A to nie zapytać, to jest pilotka, ona powinna wiedzieć. Ja tylko wiem, jak szybko jedzie. Aha. Faktycznie tam? Rozumiem. I błotko prosto z zęby. Czyli moc nieważna. Nic jest nieważne, ważne jest dobra zabawa. Ważny jest pedał naciśnięty do podłogi. Preston Rigadle. Okej, dziękuję. Powodzenia. Mordkę. Uśmiechnij się ładnie. Nie? Nie będziesz rozmawiała? No taka sumia niedobra, no. Wygląda jak auto Kaśki, Białowąs Woś i Michała, ale niestety nie. Katarzyna z Michałem dzisiaj walczą w Jeleniej Górze. 200 pieczątek u Sioja. Najszybsza kierownica tego rajdu. Kierownica tego rajdu. No i oby, oby. I biblioteka offroadowa Edyta. Denerwuje się trochę. Czyli jeżeli macie na przykład na swojej karcie, że o godzinie 12 macie start do odcinka OS3, to popatrzcie na mapę, gdzie jest OS3 i później pojedziecie po takich znakach do OS3.
Korek. Korek na trasie. Korek w centrum Wisły. Korek na trasie rajdu. Awaria wahacza. Zgięty podczas walki. Bestia walczy. Wszystko w rękach pilotki. Tam, w góry. Tam przyjdzie za pilot. Idzie pas. Czarne chmury nad teamem. Jeśli Jeep ożyje, stanie się cud. Brawo, 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 nie brawo. Bywa niestety czasami na rajdach i tak. Troszkę niebezpiecznie. Na boczek strzeli. Samuraj zbliżył się do miejsca, gdzie praktycznie poległa bestia. Tu się zaczęły wranglera kłopoty. Pociąg winę od samochodu. Ma być naprawiona wina od samochodu. To puść wszystko. I powiem mi słowa.
oszalał, brawa dla samuraja. Druga załoga, proszę nam zdradzić, w którym punkcie tego OS-u było ciepło? Nie było. Nie było? A co, ogrzewanie się zepsuło? Ogrzewanie się zepsuło? Klima chodzi. Na przewie. Nawet dwustrefówkę. A no to gratuluję. Prawo, lewo. Gratuluję, byłyście bardzo dzielne. Ulubione auto pana kamerzysty. Pana Jurka raczej, który udaje kamerzystę. Gitara. Magiczne było. Nie, powiem wam teraz, że gitara przeżyć. Teraz nie ma samolotu. Gitary. Wszyscy szukają, to gitar. Samolot. A przed tobie. A przed to przegód się mieli od roku. Jeżeli nie zajęć się samolotem. Dobra, dobra, dawaj, 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 pas i ten, zapinaj. Bardzo szybki przejazd witary. Dobra, i prosty koła. Trochę niebezpieczne miejsce. Brawo, 10 sekund, poprzednia załoga 15. Pamiętajcie, biały kolor, tylko witara, nigdy patrol.
Asia Sennik w patrolu w wersji 2x4, bo podobno w patrolach przednie mosty się nigdy nie psują. Posiada napęd tylko na tylnią oś. Jako że miałyśmy świetne czasy na każdym z odcinków, mimo tego, że jechałyśmy prawie od początku rajdu na samym tyle z racji awarii, byłyśmy nieskromnie prawie pewne zwycięstwa i pewnie to nas zgubiło, ponieważ auto rozkraczyło się zupełnie 20 sekund przed końcem OS-u. Straciłyśmy około 17 minut, żeby go wygrzebać z trasy i finalnie dojechać do sędziego i klepnąć go w ramię. No, tak też się zdarza. Rajd ukończyłyśmy na miejscu trzecim w klasie Adventure.